O mój Jezu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O Jezu, Zbawco świata, tam tylko jedna rzecz jest niepodobna, to jest, żebyś się nie ulitował nad nieszczęśliwymi. O mój Jezu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O Jezu, Zbawco świata, tam tylko jedna rzecz jest niepodobna, to żebyś się nie ulitował nad nieszczęśliwymi. O mój Jezu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O Jezu, Zbawco świata, tam tylko jedna rzecz jest niepodobna, to jest, żebyś się nie ulitował nad nieszczęśliwymi. O mój Jezu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Boże, Ty uciekającym się do Twojego miłosierdzia z ufnością nic odmówić nie możesz, zmiłuj się nad nami. Matko Najświętsza, pod krzyżem bolejąca, módl się za nami. Modlitwa Ojca Świętego Piusa IX. Przybądź już, Panie. Przybądź, nie ociągaj się. Przepuść ludowi Twojemu. Wejrzyj na opuszczenie nasze, nie w sprawiedliwości naszej ścielemy się przed obliczem Twoim, ale w wielkości zmiłowania Twego. Obudź moc Twoją i przybądź. Ukaż nam oblicze Twoje, a będziemy zbawieni. Amen. Modlitewka o zachowanie Najświętszego Sakramentu od profanacji. O królowaniu, o chóry anielskie, strzegące przybytków naszych, gdzie spoczywa przy najdłuższy zakład boskiej ku ludziom miłości. Brońcie Najświętszy Sakrament od wszelkiej zniewagi, profanacji, napaści bezbożnych. Zachowajcie go dla serc miłujących, aż do dnia wieczności. Amen. Za umarłych dzisiejszego przed i wczesnego popołudnia requiem aeternam Domine ius Domine, ius perpetua luceo tei sequiesca ad in pacem. Amen. Za moich braci salezjanów, księdza Jacka Bałębę, księdza Dariusza Kowalczyka, składających najświętszą ofiarę przy świętej Brycie Rzymskim do śmierci, wyłącznie nieodwołanie, Maryjo Matko Kapłanów. Za kapłanów kapłańskiego bractwa świętego Piusa X, innych kapłanów, innych struktur, czy znanych za oficjalne, podających się za oficjalne struktury Kościoła, jako wykluczonych z Kościoła,
za księdza Rafała Prytka, znającego pogląd sedewakantystyczny, za księdza Michała Stopnickiego, identyfikowanego, identyfikującego siebie jako kapłana resistance, ruchu oporu, za wszystkich kapłanów, każdego kapłana, który stoi przy ortodoksji katolickiej, kultu, doktryny, moralności. Mario Matko kapłanów, módlcie za nami. Za hierarchów księdza arcybiskupa Jana Pawła Lęga, arcybiskupa Wigana, biskupa Williamsona, kardynała Zena i każdego hierarchę, który stoi przy ortodoksji katolickiej, kultu, doktryny, moralności albo na szczery przed Bogiem, Kościołem w sposób chce do nich wrócić, przyjść. Mario Matko kapłanów, módl się za nami, za oddanych herezji, uległych heretykom, modernistom, moich braci salezjanów posługujących w tym kościele, by jak najszybciej nauczyli się składać najświętszą ofiarę w rycie rzymskim, jak składał ją nasz ojciec i założyciel ksiądz Jan Bosko w rycie rzymskim, i rozpoczęli ją tu składać w tym kościele dla ratunku swoich dusz i przyjściem z pomocą duszą młodych ludzi, by nie potępić siebie i ich na wieki do piekła. Ciebie prosimy o nawrócenie Żydów do Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. Ciebie prosimy o nawrócenie Polaków do wiary naszych ojców, do katolickiej wiary, odwrócenie od posoborowia, od neopogaństwa, od bałwochwalstwa, od bezbożności. Ciebie prosimy za pracowników sądu, prokuratury, mediów, policji, za pana policjanta Arkadiusza, panią policjantkę Dominikę, Lucynę, sędziów, pana Łukasza, Sławomira, Rafała, Jarosława, panią Monikę, wszystkich.